Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt, drodzy Państwo, czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem jubileuszu 30-lecia żłobka samorządowego nr 12 w Krakowie. Drodzy Państwo, mamy ten zaszczyt, że w przyszłym roku nasz jedyny żłobek funkcjonujący na terenie dzielnicy 14, będzie obchodził swój niezwykły jubileusz 30-lecia. Dyrekcja żłobka wystąpiła do nas z prośbą o objęcie patronatem tych obchodów. Wychodząc naprzeciw tej prośbie, przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały. Też pan dyrektor, z tego co wiemy, Komisja Edukacji wystąpiła o dofinansowanie tego projektu. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie, to będziemy to uwzględniali przy dzieleniu środków w ramach rezerwy budżetowej, którą mamy, i myślę, że będziemy styczeń, luty tą rezerwę rozdysponowywać. Natomiast wrócimy do tematu. Na chwilę obecną przygotowaliśmy projekt uchwały obejmujący patronatem honorowym to przedsięwzięcie. Czy Komisja Edukacji opiniowała ten projekt uchwały? Jest pozytywna opinia Komisji Edukacji. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Komisja Kultury też jest. Komisja Kultury też, tutaj przewodniczący przypomina, jest za. Pewnie, że jednogłośnie. Jednogłośnie. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy jakieś zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.